końcu przyszła kolejna trubka. On w sumie był zrobiony, tak jak już mówiłem, żeby tylko można było nim jechać, czyli światło, odpalanie i takie tam inne rzeczy. No ale jak ten, to wyszło parę mankamentów. Największym jest tym, że zbiornik zrobiłem tak w sumie, chciałem, żeby był troszeczkę wyżej, ale przez to tutaj maska się nie zamyka. I trzeba go po prostu obniżyć i mamy tylko 4 ciężarki, ale przyjdą jeszcze 2. Mam jeszcze 2 właśnie i zacznę będzie wystawać. Troszkę tutaj nam stróbka ubyło. Szybko poszło. Ja jestem wciąż tutaj. Żeby sobie nie sklepiać za dużo, to że tak to wymyśliłem, że ściana grodziowa. Maska się trzyma tylko tutaj na tych dwóch śrubkach na dole, ucho od pierwszej szpilki i tutaj 2 z tej śrubki, 2 z tamtej i cała maska nam pięknie wychodzi. Szuby wyjęte, dach wyjęty i tak to wygląda. Teraz trzeba zacząć coś działać. Największy dylemat mam z siedzeniem, ponieważ no niby to siedzenie jest sprawne, działa, tu jest regulacja. O, nawet kot żeby rozgościł się. Nie mam do niego zbytnio ani gąbki, bo to co tutaj jest, to do niczego się nie nadaje. Musiałby jakiś, nie wiem, pokrowiec. Mam też takie inne siedzenie. Takie o, to dwuczęściowe, co mam w żółtym. Pokrowiec w sumie już mam do tego. I tak się zastanawiam, czy zostawić to, czy tamto wziąć lepiej. No tylko do tego bym musiał pokrowiec jakiś załatwić. Nie wiem, czy są możliwe do kupienia. Jak ktoś zna, wie, to może dać w komentarzu jakiś link. Troszeczkę czasu minęło i tutaj o, klameczki porobione, przy okazji siłowniczki. Oczywiście naprawdę fajnie otwierają, bo tu są te niższe koła i tutaj nam się wszystko jeszcze powiedzmy, że mieści. Tu też nam nic nie dotyka. Hop. O. No. Kolejne rzeczy są. Na szczęście mamy zdalne lekcje, więc spokojnie mamy czas takie rzeczy tutaj robić. Jeszcze możemy zobaczyć tylko, czy się nam kluczy. O. Także wszystko super. Fotel wykręcony został. Jest tu już ta poprzeczka, na której będzie trzymać się jakby cała ta rama. No i tutaj postanowiłem wykręcić te śruby od podnośnika. Szpilki o, one były takie, przyjdą zwykłe śruby i tutaj taki profil nad śrubami i tu, że jeszcze zapasuje mi oryginalna blacha pod siedzeniem. O, ta blacha, tylko trzeba będzie ją troszeczkę też przerobić i to będzie do tego ta blacha przyspawana. By w razie czego do plecaka dojść, no to się odkręcać będzie tu i teraz z przodu gdzieś będzie jakaś te śruby, żeby to szło całe wyjąć i plecak można było spowodnie wyjąć. Też podłogę jakby sobie robię wzór, no i z takiego jakby, to są jakby takie twarde plecy, jak mamy blok, to ta ostatnia strona. No i to tutaj fajnie się wyformowało mi nawet. I gdzieś mniej więcej na taki kształt, wzór trzeba będzie tą blachę wyciąć. No i tu według szablonu wyciąłem. I tak dość to pasowało, jedynie tutaj musiałem na tutaj dźwignię od sprzęgła, bo tak wchodziło. Tylko nie dało się wcisnąć, a teraz już normalnie idzie. Tu troszeczkę przyciąłem, żeby to przegiąć, żeby ładnie dolegało. Także z tej strony podłoga jest. Druga podłoga też jest docięta. Chcąc, nie chcąc, no tutaj w miarę wyszło. Troszeczkę mi tutaj nie wyszło, ale to się jeszcze taką wykładziną później wyłoży. No, jedna z najważniejszych rzeczy jest zrobiona, powiedzmy. Czyli ustawienie, żeby fotel był po środku kierownicy, a nie, że on będzie w jakąś ze stron przestawiony. Ale no nic, to jest, także teraz robimy tylko schodek na dół, tutaj w poprzek. Tu tak samo, cyk, w poprzek. Gdzieś na tym odcinku to musi być skręcane. Blacha, blacha i podłoga gotowa. No, teraz już też jest zrobiony.
szybko to się wyjmie, kiedyś pospałem na mocno. Tutaj i tam to jest łączone. Także tutaj dwie śrubki, tam, tutaj i wszystko nam do góry wyjdzie. No i teraz wyginam tą główną blachę tu w góry na siedzenie. Tak jak zawsze, amatorska gruntarka. Potrzebuję jeden kąt, drugi taką schodę i wtedy już na kolanie lekki łuk wygiąć i tyle. Schodę już mamy. Troszkę udało mi się podziałać. Podłoga jest, powiedzmy, takie najważniejsze elementy są gotowe. Pozostaje tylko to tutaj troszeczkę pouzupełniać. No i tutaj coś na to wymyśleć. Tak, żeby to było w miarę zacnie i też sporo blachy nie poszło, bo już cały arkusz ponad poszedł. Ale o, wydaje mi się, że jest tak to najbardziej optymalnie. Nie podoba mi się, jak ktoś tu daje całą tak blachę tu i tak zagiętą na dół. Sporo miejsca tracimy, no i pasażer nie ma miejsca na nogi praktycznie już wtedy wcale. No i tu jeszcze, jak niektórzy robią, o, to wtedy trzeba już kabinę całą do góry, to wtedy jest między błotnikiem a tym kołem pełno przerwy. A ja to chciałem zrobić właśnie taką, jakbym miał orbitrol, to bym całą tą podłogę zabudował, aż tutaj do ściany grodziowej. No ale niestety tak dobrze nie ma, ale i tak będzie na pewno wiele lepiej. Wyciąłem tu już właśnie otworki do odblokowywania biegu. Jedną dźwigienkę już zrobiłem i tutaj o, tak mamy polowe, tak mamy normalne, znaczy tak mamy szosowe biegi, tak mamy terenowe, a tak mamy neutral. No, druga dźwignia też jest już zrobiona i tak, w tej pozycji mamy pompę przez biegi jakby. Tak mamy luz, a tak mamy włączoną pompę. O, a takie tu mieszki przyjdą. Tu będzie śrubka i taka blaszka się będzie zasuwać po prostu. Kupiłem nowe dźwignie. Takie od 60 wziąłem. Myślałem, że będą tańsze. 21 zł za jedną taką. Do tego kupiłem takie kołeczki rozporowe. Ja to przerobię w ogóle na 5 mm, tutaj jest chyba 4. Ale to, bo u mnie jest też wyrobione troszeczkę i bynajmniej wszystko będzie w miarę sztywno. No i powinno być już porządnie. Także o. W trupku niestety nie ma tych blach, nie było. Wziąłem z żółtego, no i te z żółtego tu też tak słabo troszeczkę pasują. Leby już lepiej pasowały niż tak, że ich nie ma tutaj wcale. Mam plan, że ja sobie wygnę po prostu z prostej blachy dotąd. Sobie później dorobię i dospawam. Wyciąłem właśnie z takiego jakby papieru plec od bloku, tylko w takiej roli to mam. Wzór tego, jakie to jest. I zaczynam od tego gięcia, prosto. Wtedy tego. A resztę już się, no tak się jakoś tam dognie to do końca. Takie coś udało mi się tu wyrzeźbić. W trzech miejscach. I tutaj o, żeby w środku też było jakoś miejsce. A myślę, że nie wygląda to jakoś mega okropnie. Tu od środka mamy dosyć jeszcze też sporo miejsca. Jakby chciał założyć większe koła, myślę, że się mieści. No i tu po prostu muszę teraz to jakoś wykończyć taką. No i mamy tutaj troszeczkę ładniej to wygląda niż wcześniej, wydaje mi się. Więcej roboty było, ale dzięki temu udało się to w miarę wyprofilować. Wane z obu stron. Jedno jak i drugie. To jeszcze później się listkiem przejdzie, żeby było fajnie gładziutkie. Za bardzo spawy nie pościągały. Troszeczkę mi się wybrzuszyło, ale tu akurat śruba jest, to dociągnie. I tu powierciłem otworki na wszystko. Pozostaje tylko tutaj do tego na dole. No, teraz robimy tylną szybę. Fajnie udało się akurat taki odpad kawałek mieli, to jest poliwęglan. I sprzedali mi taki kawałeczek po prostu. On tutaj jest troszeczkę większy niż ten otwór, ale to dobrze, nie musiałem całego arkusza kupować. Bo cały arkusz jak miał kupić, to by taniej mi wyszłoby szybę zamówić pod wymiar. I tutaj też na złomie takie trzy kątowniczki. Za te trzy zapłaciłem 10 zł, to miał 4 kg.
I one przyjdą tutaj tak o. Od środka będą przykręcone. I na to w środek będzie taka ramka z profila. I na to będzie taki płaskownik się nakładał, żeby to było fajnie szczelne. No bo tutaj o, jak widać, się wytnie ładnie ząbek i to się zakryje. Tak bym zrobił tu fajną taką wspawę, ale bez sensu, bo ta kabina jest rozkręcana, także to też musi być rozkręcane. Mam trzy. Trzy będą ładnie całe, a jeden słupek będzie musiał być zespawany, ale to się pospawa i nie będzie śladu. No i tu jest ta ramka już przykręcona. Tutaj o. No, pozostaje tylko tu po bokach. Ja już mam też docięte te. Ja takim skosem to ścinać i lekko tak, bo tutaj żeby o, mi weszło ładnie w taki ząb. I to sobie po prostu markerem odznaczę, żeby to ładnie na równo było wszystko.